zły stan zdrowia, tradycyjnie w łódzkim, niska długość życia, najniższa w kraju mężczyzn, stosunkowo niska kobiet. Stąd diagnoza takiej interwencji, aby włączyć nowoczesne technologie, aby włączyć jak najszerszy obszar usług, również około medycznych, aby szukać narzędzi informatycznych, aby zachęcać firmy farmakologiczne do pracy w tym obszarze. Konkurs ze 100 milionami złotych, 50 milionów z programu Inteligentny Rozwój adresuje NCBiR, 50 milionów złotych my adresujemy z naszego regionalnego programu operacyjnego i chcemy wspierać obszar medycyny, aktywnego starzenia się, farmacji. W skrócie ja bym określił tego typu inicjatywę jak to wspólne przedsięwzięcie, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stwarza pewną otulinę badawczą na poziomie ogólnopolskim, która pozwala na rozwój technologii, ale też produktów, usług, które następnie będą wdrażane czy też implementowane już lokalnie, a więc na terenie województwa łódzkiego. I co jest ciekawe, że nasze konkursy są dedykowane w tym momencie do konsorcjów naukowo-przemysłowych, a więc tutaj jest to jeden z nielicznych programów czy też oferta NCBR-u, gdzie rzeczywiście jednostki naukowe mogą wystąpić od razu w roli oferentów. Większość naszych programów jest skierowana bezpośrednio do przemysłu, także tutaj jest to chyba dobra wiadomość dla ośrodków naukowych. Mogą oczywiście ubiegać się o te ośrodki naukowe z całej Polski, ale sądzę, że program zakłada dobrą znajomość nie tylko potrzeb regionu, bo te rzeczywiście dają się opisać i tak jak to zrobił pan marszałek, to jest bardzo krótka, ale trafna charakterystyka, czemu ma ten program służyć, ale tak naprawdę nie da się tych środków skutecznie tutaj skierować bez znajomości środowiska, więc ja mam nadzieję, że to też będą przykłady skutecznie działających konsorcjów, czy też mniej lub bardziej formalnych związków pomiędzy nauką a przemysłem, w szczególności nauką reprezentowaną przez łódzkie ośrodki naukowe, a przemysł, no ten, który tutaj jest zarówno tradycyjnie obecny, jak i ten, który się właśnie rozwija, szczególnie w tych obszarach, które zostały tutaj omówione, a więc służący temu, żeby łódzkie żyło w dobrym zdrowiu. Mamy rozwinięte takie działy, które będą tu przydatne. Mam na myśli przede wszystkim biotechnologię, także inżynierię środowiska oraz informatykę. Pan marszałek mówił o informatyce. W przypadku Politechniki te dziedziny wiedzy są dobrze reprezentowane. Myślę, że kluczową sprawą będzie utworzenie międzyuczelnianych zespołów wraz z grupami przedsiębiorców i spodziewam się, że prace w tym kierunku ruszą w nieodległej przyszłości. Realizujemy już programy związane z tym problemem, o którym mówił pan marszałek, starzenia się i nie najlepszego stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego. Nasze władze postarały się o to, żebyśmy byli ośrodkiem referencyjnym. To jest całkowicie, można powiedzieć, oryginalny i zupełnie nietypowy na skalę europejską, na tę część Europy projekt, który zakłada monitorowanie i jednocześnie zajmowanie się zdrowym starzeniem, aktywnym życiem.